Moi drodzy, na wstępnie pragnę gorąco wam podziękować. Tydzień temu w wyniku dość spontanicznej akcji udało nam się zebrać na ukraiński Czerwony Krzyż $500, czyli przy obecnym przeliczniku ponad 2200 zł. Jeżeli kogoś interesują dokładne wyliczenia, to zamieściłem odpowiednie wpisy na Discordzie i chyba na wszystkich moich socjalkach, łącznie z zakładką społeczność na kanale. Jeszcze raz dziękuję, dzięki waszej szybkiej reakcji przelew poszedł w mniej niż 72 godziny od wprowadzenia rosyjskich wojsk na Ukrainę i wierzę, że w wymierny sposób przekłada się na pomoc. Niestety wśród całego tego naprawdę pięknego i wzruszającego zrywu społecznego musieli oczywiście znaleźć się ludzie, którzy mają zamiar żerować na tragedii i dobrym sercu innych. I w ten sposób przechodzimy do pierwszego newsa. Specjaliści z CERT Polska informują, że na przestrzeni ostatnich kilku dni pojawiło się mnóstwo fałszywych zbiórek. Uczulają przede wszystkim na sprawdzanie linków do stron, na których chcemy przekazać swoje pieniądze, bowiem pojawiło się dużo klonów, które niemal 1:1 wyglądają jak strony popularnych zbiórek charytatywnych, jak na przykład pomagam.pl. Podobnie Twittera zalewają konta podszywające się pod oficjalne organizacje rządowe bądź niosące pomoc na terenie Ukrainy z apelami o wpłacanie kryptowalut na podejrzane portfele. Do tego dochodzą fałszywe maile, transmisje na TikToku itp. Nie mówiąc nawet o tym, że pojawia się dużo fałszywych zbiórek, nawet na renomowanych stronach do tego służących. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy postanowili w szczytnym celu rozstać się ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Sprawdzajcie po 2-3 razy, czy na pewno wiecie, komu robicie przelew. Jeżeli nie macie pewności, w opisie wkleję linki do 3 zweryfikowanych organizacji, o których mówiłem w zeszłym tygodniu. Możecie też odwiedzić odpaloną w tym celu stronę rządową pod adresem pomagamukrainie.gov.pl. Znajdziecie tam zweryfikowaną listę organizacji pomocowych. Jeżeli z kolei chcielibyście pokazać siłę zagrajmerskiej braci, to za sprawą dużej liczby mediów branżowych oraz youtuberów utworzona została specjalna zbiórka pod tytułem Gracze Ukrainie, do której również podlinkuję. Natomiast wesprzeć poszkodowanych możecie również w inny sposób. Chciałoby się powiedzieć, łącząc przyjemne z pożytecznym, ale taki zwrot w obecnych warunkach raczej nie jest na miejscu. Niemniej, gry służą zazwyczaj rozrywce, a już w pierwszych dniach od inwazji wielu polskich deweloperów postanowiło dochód ze swoich gier przeznaczyć na ukraiński Czerwony Krzyż. Gry, które możecie kupić, a dochód z nich zostanie przekazany na cele charytatywne, to This War of Mine, studia 11bit, Cyber Protocol od Red Deer Games, Chernobylite od katowickiego Farm 51, Paradise Lost od Polyamorous oraz szereg tytułów studia Crunching Koalas. Wielu z deweloperów zaoferowało również pracę kolegom z branży, uciekającym z objętej wojną Ukrainy. Tutaj też chyba najbardziej wypada wyróżnić wspomnianych jako pierwszych 11bitów. Nie dość, że ich gra This War of Mine opowiada o koszmarze, jaki przeżywają cywile w trakcie działań wojennych, to jeszcze, przynajmniej z moich obserwacji, to oni jako pierwsi zadeklarowali przekazanie przychodów ze swojego tytułu na wsparcie Czerwonego Krzyża, niosąc niejako sztandar przykładu innym firmom. Zgodnie z danymi na godzinę 14 marca udało się już zebrać $850 000, co jest ogromną kwotą. Niestety, akcja spotkała się z wielką niechęcią rosyjskich graczy, którzy postanowili urządzić review bombing gry. Jeżeli zatem nie możecie wspomóc zbiórek kwotowo, zawsze możecie poświęcić 3 minuty, żeby odbić pałeczkę i poprawić ocenę This War of Mine, żeby gra nie padła pod gradobiciem nieprzyjacielskich komentarzy. To natomiast nie jedyny aspekt wojny, która jak najbardziej znajduje swoje odbicie w technologii i internecie. W sprawę, jak już pewnie wiecie, zaangażował się m.in. również hakerski kolektyw Anonymous i zdołał narobić najeźdźcom już niemałego smrodu. Liczba ciosów wyprowadzonych w rosyjską infrastrukturę sieciową jest bardzo duża, ale z najbardziej spektakularnych, które można przypisać anonimowym w części lub w całości, to ogromne ataki DDoS na strony rządowe, wykradzenie i opublikowanie poufnych danych, w tym kodów źródłowych z Gazpromu, wykradzenie i opublikowanie 120 tysięcy imion i nazwisk personelu wojskowego biorącego udział obecnie w inwazji na Ukrainę. Przejęcie w niektórych regionach telewizji, gdzie najpierw nadawano ukraiński hymn, a następnie nagrania z frontu. I przynajmniej tymczasowa utrata kontroli rosyjskiego wojska nad satelitami szpiegowskimi. Najnowszym pomysłem natomiast jest strona 1920.in, na której automat generuje losowy rosyjski numer, na który możecie wysłać
wiadomość o treści. Drodzy Rosjanie, wasze media są cenzurowane. Kreml kłamie. Tysiące waszych żołnierzy oraz waszych ukraińskich braci ginie na Ukrainie. Szukajcie prawdy w wolnych mediach i w aplikacji Telegram. Czas, aby obalić dyktatora Putina. I na tyle, na ile wgryzłem się w temat, mimo faktycznie istniejącej w miarę świadomej tego, co się dzieje opozycji, bardzo wielu zwykłych ludzi mieszkających w Rosji nie ma pojęcia o tym, co się dzieje na Ukrainie, bądź całkowicie wierzy oficjalnemu przekazowi z Kremla, który twierdzi, że toczy się tam wyłącznie specjalna operacja wojskowa, targetowane są precyzyjnie i wyłącznie budynki o przeznaczeniu wojskowym, a sama akcja toczy się głównie w Donbasie. Nie mają pojęcia, jak wielu rosyjskich żołnierzy zginęło w wyniku skrajnej buty i niekompetencji tych, którzy posłali ich tam na wojnę. Nie mają pojęcia, że stawiające opór ukraińskie miasta są równane z ziemią. Nie wiedzą, że ich synowie, mężowie i bracia nie walczą z jakimś wyimaginowanym neonazistowskim okupantem, a z ludźmi gotowymi bronić swojej ziemi do ostatka, ludźmi gotowymi tworzyć żywe kordony, aby nie przepuścić kolumn wojskowych. Wiadomo, nikt nie lubi myśleć, że jest tym złym, że stoi po złej stronie historii, albo przyznać, że uwierzył w propagandę, że dał się zmanipulować. Część ludzi w takich wypadkach zaciśnie zęby i jeszcze agresywniej będzie nieść sztandary terroru, ale część skruszeje, sprawdzi, co się dzieje i być może zmieni zdanie. Dlatego jeżeli szukacie kolejnego sposobu, w jaki sami możecie przyczynić się dla wspólnej sprawy, wejdźcie na 1920.in i zobaczcie, czy możecie dorzucić coś od siebie. A kończąc dzisiejszy materiał, krótki poradnik i podsumowanie. Nie wpłacajcie pieniędzy na podejrzane akcje charytatywne. Nie udostępniajcie informacji bez weryfikacji źródła. Nie siejcie zbędnej paniki, która nie jest w naszym interesie. Jeżeli natomiast szukacie odrobiny odpoczynku od wojennego zgiełku, dzisiaj będę streamował Lost Ark z gościnnym udziałem mojej narzeczonej. Mimo że wbiliśmy niemal 30 poziom, to nadal jeszcze odkrywamy grę. Jeżeli więc chcecie wpaść i zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam. Link w komentarzu. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!